Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Punkt 9. Jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Chodzi o średnią 3,1% ogólnie, czyli to wskaźnik inflacyjny. Czy macie Państwo porównywalność cen? Tak jak my mieszkamy w budynkach, proszę Państwa, było 61 groszy, a będzie 63, czyli 2 grosze na metrze kwadratowym. No co tam? Maksymalna stawka w Kielisku jest 74. Tak, sobie tak. Czyli tak jak wspomniałem, są to minimalne na poziomie inflacji. O działalności gospodarczej. O działalności gospodarczej. Gdzie to będzie działalność gospodarczej? Proszę Państwa, było 20 zł i 85 groszy, będzie 21,48. Mam pytanie, jaka jest górna granica stawek od działalności gospodarczej? 23,03 zł. Jeżeli chodzi o budynki. To jest z sierpnia tego roku, tak ogłaszamy. Tak. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo w zeszłym roku podejmowaliśmy uchwałę w zakresie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. I w zakresie podatku od budowli, nowych budowli, mieliśmy wpisane 2%, to jest ta maksymalna stawka, ale dla rurociągów dotyczących wodkan było zmniejszenie 1,7. Dlaczego? Tak, dla kabli. Jest teraz zmiana, jaka była. Że coś się potem odbija dla nas obniżeniem subwencji, którą otrzymujemy z Warszawy, w związku z czym trzeba szukać innego rozwiązania, żeby tu przekazanie tych środków w ramach projektu dla spółki wesprzeć ją, tak? Bo w ten sposób tracimy podwójnie. Czy ten wyższy podatek generuje wyższe koszty jakby utrzymania wodociągów, czy wyższe koszty, czy wyższe opłaty wodociągów? Nie, opłat nie będzie wyższy, bo pan prezes zdeklarował, tak? Natomiast będziemy patrzeć w zakresie zadań, które miał realizować ze środków własnych, czy na przykład nie wesprzeć go, tak? Tą kwotą podatku, który musi więcej zapłacić, to żebyśmy w przyszłości mu tą kwotę przekazali, a w ten sposób nie obciążali mieszkańców i jednocześnie nie tracili na subwencji. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo dość długo dyskutowaliśmy o podatkach chyba rok temu, że nasze podatki mimo wszystko są jedne z wyższych podatków w okolicy. Pewnie pan burmistrz nie będzie się zgadzał, natomiast no ten... 100% jest to nieprawda, proszę tak nie mówić. No ja uważam jednak inaczej, że porównywaliśmy te stawki w stosunku do Dobrego Miasta, do Bartoszyc bodajże i część tych stawek jest no dużo wyższych niż w innych. Prosiłbym, żeby mówić precyzyjne przykłady, bo akurat Dobre Miasto ma wyższe stawki. Bartoszyce nie wiem, bo nie sprawdzałem tego, ale jeśli pan mówi, to proszę posługiwać się konkretnie kwotami, gdzie, jakie, żebyśmy mogli to sprawdzić i ustosunkować się, a nie ogólniki. Panie burmistrzu, no tak nie możecie to sprawdzić. Ja mówię o tym, o czym dyskutowaliśmy rok temu. Nagrywamy tutaj, mamy kolegę, który to puści. Jesteśmy za to wdzięczni. W związku z tym proszę udzielać prawdziwych informacji. Czy zarzuca mi pan nieprawdę teraz, w tym momencie? Nie wiem. Proszę precyzyjnie podawać. Panie burmistrzu, jestem przekonany i o tym dyskutowaliśmy rok temu, że te stawki w większości, czy przynajmniej w części tych podatków naszych są wyższe w stosunku do gmin sąsiednich. Mimo wszystko w zeszłym roku podwyższyliśmy... Ale proszę, żeby podać precyzyjnie. Bardzo dobre miasto, Bartoszyce. Proszę podać teraz, panie burmistrzu, panie burmistrzu, proszę mnie odpytywać, nie mam tego przygotowane. Ja mówię to, o czym pamiętam rok temu i tak było. I to pamiętam. To szkoda. Chciałbym zwrócić uwagę, że rok temu też podwyższaliśmy te podatki powyżej prognozowanej inflacji. Ta inflacja w tym roku prawdopodobnie nie będzie tak wysoka, jak nawet prognozowana przez rząd. I
tym roku znowu je podwyższamy. Szczególnie przedsiębiorcy u nas odczuwają, że te stawki są dość wysokie. I uważam, że ja będę przeciwko na pewno tej uchwale. I uważam, że moglibyśmy przynajmniej w niektórych stawkach nie zwiększać tych stawek na przyszłe. Państwo oczywiście podejmiecie decyzję sami co do stawek. Są one podniesione o wskaźniki GUS-u, jakie zostały podane. Byłem na spotkaniu przedsiębiorców, te stawki podawałem i nie było głosów protestu z tego tytułu. Wracając jeszcze tak do cyfr, to średnio 3,1, ale już na przykład grunty pod budynkami o 3,9, mieszkania 3,2, więc te stawki też są troszeczkę większe. W ubiegłym roku podnosiliśmy średnio około 5%, więc również przychylam się tak jak tej radny, że doszliśmy do takiego progu, że są dosyć wysokie. Raczej uważam, że jego przekroczenie jest niewskazane w tym momencie. Przyjmę do wiadomości. Stawki są jeszcze dalekie od stawek maksymalnych podanych przez rząd. To znaczy, nie podajemy, jeśli mogę dokończę. Nie podwyższamy znacząco, tylko jeszcze raz powtórzę, o wskaźnik GUS-u, bo w oparciu o te stawki podatkowe przygotowujemy projekt budżetu na 2014 rok. I Państwo musicie zdawać sobie sprawę, że nie uchwalenie tych stawek będzie powodowało cięcia w projekcie budżetu. Tylko tyle. Proszę. Znaczy, no, wydaje mi się, że też budżet można zamykać podnosząc stawki, ewentualnie szukając oszczędności. I oczywiście tak czynimy. Szukamy i oszczędności, i utrzymania sensownego wzrostu podatku. Tak jest, przypomnieć. Ja przepraszam, ja sobie pozwolę udzielić głosu, proszę Państwa, na pewno te pieniądze nie są przejadane, na pewno nie są tłumane, Panie Zenku, bardzo słusznie Pan tutaj zwrócił uwagę, żeby były oszczędności, one są oszczędzane. W racji tego, że mam do czynienia z okolicznymi miejscowościami, jeżeli idzie w ogóle, no wiadomo, że te podatki od nieruchomości, które są przeznaczane no też w dużej mierze na przykład na utrzymanie zasobów gminnych, i normalnie estetyka, powiedzmy elewacji i tak dalej. Wierzcie mi Państwo, że widzę na co dzień, jak wyglądają klatki schodowe, jak wyglądają budynki, jak wyglądają zaułki w innych miejscowościach, półosiennych, nie chcę mówić głośno jakich. Normalnie naprawdę powinniśmy się cieszyć, że mamy tak, a nie inaczej izbę. Ja bynajmniej jestem dumny i się cieszę z tego. Najłatwiej to iść w kredyty, które... Stawka, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że stawka maksymalna to jest 23,03 zł, a stawka u nas po podwyżkach będzie 21,48, czyli to jest różnica tylko złotych 50 na metr. Czyli kilku procent, jeżeli Pan Radny pozwoli sobie wziąć stawki z innych gmin, to zobaczy, że niczym się nie wyróżniamy. Proszę bardzo. Skoro nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Komisja Budżetu Infrastruktury, kto z Pań Panów jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5 za. Kto jest przeciwny? 1. Kto się wstrzymał? 2, przepraszam. Dziękuję bardzo. Komisja Mieszkaniowa jest za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Komisja Rewizyjna jest za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciw? Komisja Społeczna jest za przyjęciem projektu uchwały. 1 głos. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu.
Jest to projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Proszę Państwa, tu jest podobna sytuacja. Otrzymaliście Państwo tabelę. Podwyżka ta niestety w tym roku musi, że tak powiem, wejść. Jest to 3% ogólnie wszystkiego. Proszę Państwa, chciałem też wspomnieć, że od 2009 roku podatki od środków transportowych z banku nie były podnoszone. O żaden wskaźnik, o żaden procent nic. Proszę bardzo, czy są pytania w związku z tym projektem uchwały? Widzę rowerów. Nie ma pytań? Proszę Państwa, skoro nie ma pytań, Komisja Budżetu i Infrastruktury, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Komisja Mieszkaniowa, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Komisja Rewizyjna, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Komisja Społeczna, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, przechodzimy do wniosków wolnych. Nie wiem, czy mogę, ale w nawiązaniu do naszej porannej rozmowy, w nawiązaniu do naszej porannej rozmowy, wspólnie na czwartą dużej rodziny, chciałbym, czy jest taka możliwość, by była wspólnie na czwartą dużej rodziny. Ja już się częściowo orientowałem, czy jest taka możliwość, i korzystając z redaktora, mogę ci jakieś artykuł, podróżności redaktora, mogę redaktor pomieścić jakiś artykuł, może za pośrednictwem strony, może by to gdzieś wypowiedziały się na temat swoich oczekiwań, za pośrednictwem strony, może by rodziny wypowiedziały się na temat swoich oczekiwań od opozycji, żeby dać taki wyraźny sygnał, miasto zauważa większe rodziny, dać taki wyraźny sygnał ze swojej strony, miasto zauważa większe rodziny, ze swojej strony, jeżeli jest taka realizacja możliwość, ile mniej więcej porozmawiać większe rodziny. O jakiej skali, jak bym będę miał jakieś wnioski, mówię częściowo rozmawiałem z rodzinami, to jak bym będę miał jakieś wnioski, tak jak mówię częściowo rozmawiałem z rodzinami, oczywiście się rozmawiamy. Nie, chodzi o...